Witam serdecznie na kanale Moje DC. Dziś zapraszam Was, no jeszcze nie do recenzji tego oto noża, czyli Ruikę P801SF, a w tym materiale, zanim będę nóż recenzował, o ile to zrobię, to chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny, duży i bardzo uciążliwy w codziennym użytkowaniu minus tego noża, być może tylko mojego egzemplarza, a mianowicie blokada, czyli frame lock, który potrafi się zablokować na głowni. Już wyjaśniam, bo być może jest to mało zrozumiałe, od razu wyjaśniam, o co chodzi. Po prostu nóż wkładam do kieszeni, noszę go przez jakiś tam czas w ciągu dnia, kiedy pojawia się potrzeba użycia tego noża, biorę, wyciągam go z kieszeni i chcę go oczywiście otworzyć przy użyciu flipera, bo to jest najwygodniejszy w tym modelu sposób i nie jestem w stanie tego zrobić. Spójrzcie proszę, żeby nie było, że nie używam jakiejś siły. Tak wygląda mój palec od naciskania flipera. Nie jestem w stanie go otworzyć praktycznie. O, teraz wystrzeliło. W czym jest problem? Zauważyłem, że listek od frame locka teraz jest w pozycji no, normalnej, tak? Jest detent ball, który wpada w ten otwór w głowni i przytrzymuje głownię, żeby jakoś łatwo nie było jej otworzyć, żeby sama się na przykład w kieszeni otworzyła. I w takim wypadku jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Tylko problem jest mianowicie taki, że ten listek od frame locka potrafi, o, nie wiem czy to było widoczne, potrafi się wdusić od zwykłego noszenia chociażby w kieszeni i zablokować w tym otworze od Dittenbola. I to powoduje, że nóż nie chce się otworzyć. Spójrzcie, o, teraz w końcu wystrzelił. Więc to jest no, naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. Pojawia się praktycznie za każdym razem, kiedy nóż chowam do kieszeni i po jakimś czasie go wyciągam. I w takiej sytuacji, co musiałem robić, to wziąć ten listek blokady, wziąć po prostu paznokciem, odgiąć. O, myślę, że to teraz było widoczne. I on wtedy wraca na swoją normalną pozycję. Dalej głównie przytrzymuje. Także nam tutaj nic nie samoczynnie się nie otwiera. No ale otworzyć już nóż. O, przepraszam, za słabo jeszcze odgiąłem. Dobra, ale generalnie mam nadzieję, że chyba jest to dosyć jasne i wyraźne, z czym mam tutaj problem, jeśli chodzi o tę blokadę, ten detent ball. No po prostu w moim egzemplarzu, i mam nadzieję, że to jest tylko w moim egzemplarzu, ten listek potrafi się zablokować i w tym momencie blokuje mi otwarcie, utrudnia mi, czasami nawet wręcz uniemożliwia otwarcie głowni. Muszę użyć naprawdę bardzo dużej siły. O nie, teraz to już tak zablokowało, że jedynie od razu może pokażę raz jeszcze, żeby wszystko było jasne. Jedynie raz jeszcze muszę go podważyć, tak żebym wrócił do swojej normalnej pozycji i już mogę ze spokojem już sobie leciutko fajnie otworzyć. Tak więc ten problem, no przyznam szczerze, tak jak mówiłem na początku, skutecznie zniechęcił mnie do noszenia tego noża, do użytkowania go. W związku z tym skontaktowałem się ze sklepem kolba.pl, w którym to nóż ten zakupiłem, no w celu wyjaśnienia tego, zareklamowania tego problemu, tego mojego egzemplarza od Ruikę. No i odpisali, żeby wysłać do nich ten mój egzemplarz i porównają go ze swoim jakimś drugim egzemplarzem, który mają na stanie w sklepie, żeby sprawdzić, o co chodzi. No i zamierzam to oczywiście zrobić, bo jestem ciekaw, czy to jest faktycznie problem mojego egzemplarza, czy ten model tak po prostu ma, że są jakieś problemy. No przyznam szczerze, w innych materiałach, innych recenzjach, jakie widziałem na YouTubie, nikt nie zwraca uwagi na ten problem, na ten mankament. Przynajmniej ja się z takim filmem, materiałem nie spotkałem. Więc podejrzewam, że to będzie problem mojego egzemplarza. Ale zobaczymy. Przy okazji też sprawdzimy, jak wygląda proces reklamacji w sklepie kolba.pl, bo będzie to mój pierwszy raz, kiedy coś tam będę zmuszony reklamować. No i oczywiście za jakiś czas opowiem Wam o tym, jak to wygląda, jak to się skończyło. Miejmy nadzieję, że skończy się dobrze i będę mógł ten nożyk ze spokojem sobie potestować, a później opublikować dla Was jego recenzję. Witam serdecznie ponownie, już w tym momencie po
całym procesie reklamacji mojego noża Ruikę P801SF i jak się okazało po odesłaniu tego mojego pierwszego egzemplarza, faktycznie problem, o którym wspominałem wcześniej, występował. Okazało się, że jest to problem prawdopodobnie mojego egzemplarza, bądź może jakichś innych, ale nie jest to generalnie problem tego modelu od firmy Ruikę, czyli problem akurat tkwił w moim konkretnym egzemplarzu. Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem kolba.pl, po wymianie kilku maili, doszliśmy do takiego porozumienia, że został mi przysłany nowy egzemplarz, mimo tego, że na początku go nie było na stanie i zdecydowałem się pierwotnie na zwrot pieniędzy. To w międzyczasie, kiedy dosłałem do sklepu kolba.pl pudełko od tego noża, doszła nowa dostawa. Pracownik zapewnił mnie, że te nowe egzemplarze już tego problemu mojego pierwszego egzemplarza nie mają. Odesłali mi ten oto już drugi egzemplarz i rzeczywiście faktycznie tutaj tego problemu z tym z blokującym się listkiem blokady nie ma. Wszystko tutaj działa płynnie, śmiga dobrze. Jeszcze Wam zademonstruję, żeby potwierdzić. Już bardzo naciskam sobie na listek blokady. To, co w pierwszym egzemplarzu powodowało, że już nie byłem w stanie go otworzyć główni. Teraz, proszę bardzo, wszystko ładnie działa, śmiga. Tyle jeśli chodzi o cały proces reklamacji w sklepie kolba.pl. Jeśli o to chodzi o obsługę, to naprawdę mogę tutaj pracowników tego sklepu pochwalić. Sami do mnie zadzwonili w pewnym momencie, tak żebyśmy mogli sobie tutaj to wyjaśnić, ten cały problem. Zaproponowali kilka rozwiązań. Ja zdecydowałem się na jedno, później zdanie zmieniłem, bo to proponowali mi możliwość wymiany, doszło nowe egzemplarze, więc tutaj naprawdę nie było problemu. Ten kontakt cały czas był telefoniczny, mailowy. Nie było żadnych problemów z ich strony, więc tu naprawdę mogę sklep kolba.pl za tą obsługę przy reklamacji pochwalić. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten temat. Jak zawsze zapraszam Was do komentarzy, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia.